Servus, ja jestem Nairod i witam was w Dying Light 2. Rozpoczynamy ten film ślicznym widoczkiem, moim zdaniem, przy zachodzącym, no w sumie jeszcze nie zachodzącym, ale zbliżającym się do tego stanu słońcu. No nie wiem, te tutaj zawalone tymi toksynami Villedor wygląda moim zdaniem naprawdę imponująco. Zrobił ten widoczek na mnie spore wrażenie. No a moi drodzy, my musimy w tym momencie lecieć do zadania fabularnego. Mogę to zebrać, mogę, dzięki. Ponieważ, słuchajcie, w poprzednim materiale Barney niestety, no powiedzmy, że nas zdradził, to znaczy, no stwierdził, że to my tutaj dogadujemy się ze spekami i przez to chciał nas zabić, wysłał na nas Hermana. To, że dogadujemy się ze spekami, trochę prawdą jest, no ale wiadomo, że Barney jest ten psychiczny Barney, ja też nie jest na wysokim poziomie, no i plus to prawdopodobnie on jest zabójcą komendanta, tak więc trzeba gościa wyjaśnić po prostu. Dorvir Barneya. Gdzie ten Barney może być? Tutaj był ten... ten cały... inhibitor, którego tutaj znaleźliśmy. W poprzednim filmie jeszcze. Co tutaj mamy? Aiden, bądź miły, to strzelę ci w łeb. W przeciwnym razie będziesz zdychał powolutku. Więc... To ty będziesz zdychał, Barney! Miałeś go zatrzymać, nie zabić! Daj mi broń. Oddaj mi ją, bracie. Wiesz, co robisz? Tak odpłaca cię za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. To ja z wielką chęcią wam wodę pomogę odzyskać. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak giniemy. A ty jesteś z nimi. Nie obchodzimy cię. Powiedz, dlaczego mam cię nie zabić? Strzelaj! Bo właśnie przyszedłem tutaj do was, żeby was ocalić. Możesz spróbować? Bo możemy sobie pomóc. Kto zabił Lukasa? Myślisz, że to my? Sophie, odpowiedz. To wasza sprawka? Nie. Sophie, co do kur... Co cię obchodzi ten morderca? Co Aitor ci obiecał? Jeśli to nie wy, kto go zabił? Sama nie wiem. Na pewno nikt z moich ludzi. Jak się dowiesz, to powiedz. Uściskam go. Lukas musiał zginąć. I tak długo żył. To nie nasza sprawka. Myśmy tutaj... Mamy plan pozbycia się stróżów z bazaru. Przyszli, a mogliśmy iść od razu do Aitora, tak więc i tak pamiętajcie, że przyszliśmy tutaj za nim pogadać, zamiast was olać. Aitor przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. A ty mu wierzysz? Serio? Nie próbował mnie zabić. To nie jego zdradziłeś. Ja też mogę pomóc. Pomóż nam z wodą, a osobiście zabiorę cię do Central Loop. Po pierwsze, nie zdradziłem cię. Pomagam w śledztwie, a to co innego. Co do oferty, czy przypadkiem jedynej drogi nie kontroluje SP? Jest inna droga. Serio wierzysz, że znów ci zaufam? Nie masz wyjścia. Nie powiedziałeś, że pracujesz dla SP. Byliśmy ostrożni. Jest coraz niebezpieczniej i trzeba być czujnym. Próbowałaś mnie zabić, Sophie. Przysięgam na pamięć Pisklaka, Suzy, Logana, Ralfa i... no i Hermana. Pomóż nam, a cię tam zabierzemy. To wchodzisz w to? Oczywiście, że pomogę. Macie plan? Tylko ten Barley tam z tyłu stoi, naprawdę. Mamy szansę przejąć wieżę i Herman jeszcze żyje. Przejebanym Aitorem. Zajmiemy się SPK-ami i od razu potem zabierzemy cię do centrum. Najpierw musimy ogarnąć dostęp. No dobrze. A jak się dostać do wieży? To niemal niemożliwe. Przynajmniej nie mamy go na sumieniu, paru zbirów mamy. No. Dlatego proszę ciebie. Chcesz, żebym się wspiął? Jeśli ci się uda, ocalisz wiele osób. Będziemy ci dłużni. Okej. Okay. Jeszcze Barneya nie idziemy ogarnąć.
Nowe zadanie związane z fabułą. Wieża ciśnie. Dostałem jakąś pałę. Dużą pałę. Pałka Hermana. 23 obrażenia. Co za gówno? Na cholerę mi takie bronie. Okej, nowy poziom walki. Bardzo czekałem na ten nowy poziom walki, bo nie wiem czemu, ale patrzcie, ja mam w tym momencie 13 poziom parkouru i 8 poziom walki. Poziom walki zdobywa się tak wolno w porównaniu do parkouru. Dobra, cobweb. To jest, rozumiem, to, że po prostu jak gość jest przewrócony, to mogę go wyeliminować szybko. But z wys... O tak, dropkick, no. Dobra, to jest legendarne już tutaj zagranie. Fala uderzeniowa. Wykonaj potężny atak będąc w powietrzu. Przytrzymaj podczas skatania lub spadania. Udana fala uderzeniowa oszałamia wszystkich wrogów po bliskiej odległości. Przy jakiejkolwiek broni, tak? Nie muszę mieć broni dwuręcznej, jak to było w pierwszej części gry. No to fajnie. Wiatrak, okej, dobra, wiatraczek jest fajny. To jest, przytrzymaj, aby naładować się na atak i wciśnij Caps Lock? Czemu Caps Lock? No dobra, nieważne. Precyzyjne celowanie. Nie mamy jeszcze łuku, więc nie ma sensu. Roztrzaskanie, aha, to jest to UB, no ten, dobra. To jest w sumie spoko, ja bym to chciał. Bo choć nie jestem dobry w stealth, ale to mogłoby się akurat nam przydać do stealth. Dobra, ja wezmę sobie chyba to roztrzaskanie, tak? Wciśnij w podczas obserwowania wroga z góry, czyli tak jak w Assassin's Creedach, dobra. Wezmę sobie to, chcę to mieć, po prostu. No i cóż, słuchajcie, chyba w końcu będziemy mieli to legendarne zadanie z wieżą ciśnień. Myślałem, że to będzie już wcześniej, aczkolwiek mamy je dopiero teraz. Tutaj te upośledzone płotki, co się niszczą, jak na nie wbiegamy. To zaskoczmy sobie tutaj. Mogę wam zrobić teraz tego F-a? A nie, ja muszę chyba, nie mogę w trakcie skoku tego zrobić. Chyba, że on teraz już nie jest... Nie, już teraz jest, już teraz wiedzą o mnie, więc już tego im nie zrobię. Nie chciałem w zombiaka, chciałem w człowieka. Łapatki. No, bita się z nimi. A ja obrywałem od... Kogo obrywałem? W sumie nawet nie wiem. Tego gościa wyeliminowaliśmy po chamsku. Łatwiutko. Bandyci pokonani. Najsowa sprawa. Ile ty masz HP, ty gówniany zombiaku? Nie wiem, ile miałeś, ale z pewnością już żadnego punktu życia nie masz. I to jest dobra sprawa. Brońka nam się kończy. Ale to w sumie nawet dobrze, bo broni w zapasie mam tak dużo, że z wielką chęcią sobie pokorzystam z nowych. Z nowego uzbrojenia. Tylko tu jakiś zombie do mnie idzie. O, podpalił się, dobra. Skrzynka otwarta. Pyk, co tu dostaliśmy? Dostaliśmy zniszczona łopata. I nienawidzę tych broni, mimo tego, że one są dużo lepsze od moich, to one są jakby, no, mają tam, nawet ma sporo trwałości w miarę. No ale i tak bez sensu, bo nie mogę ich ulepszać, więc tak trochę... Nie chce mi się tak naprawdę inwestować mojego czasu w te bronie. Mimo tego, że w teorii są mocne. Pyk, no i lecimy do tej wieży ciśnień, chociaż... Ponownie, może lepiej byłoby się najpierw... Wejdę tędy? Nie wejdę? Może wejdę? Ponownie chyba lepiej byłoby się na samym początku przespać. Co? Gdzie jest ta nasza sypialnia? Tutaj gdzieś było, nie? Gdzieś w tej lokacji. Tutaj? Gdzieś tutaj było to miejsce, gdzie mogliśmy się przespać. Tylko jak tu się dostać? Dobra, tutaj po prawej mamy jeszcze bliższe miejsce do przespania się. Tak więc skorzystam z niego, pozwolicie? O ile umiem się tu wdrapać. Chyba umiem. Hayden, jak ci idzie? Najwyraźniej bandyci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. Sophie mówi, że jeśli pomogę im odzyskać wodę, pokaże mi inne przejście do Central Loop. Brzmi dobrze. Wychowała się tutaj. Zna każdy metr tego miejsca lepiej niż nie jeden taryfiarz. Tylko uważaj na Joe'ego, Hayden. To pajac, ale niebezpieczny. Wątpię, żeby po prostu uciekł. Dobra.
Będziemy się w takim razie zdrzemnąć. To dwukrotnie. Tak. Syk. I jeszcze raz spanko. Nie cierpię tego spania, bo trzeba poczekać długo. Ta animacja jest długa jak cholera. Chociaż przynajmniej jest. Okej, okay, docenimy to. Przynajmniej Dechland zdecydował się zrobić animację zasypiania względem pierwszej części, w której takowej nie było. No i moi drodzy, czas w takim razie polecieć do... No spadłem, serio, nie gadaj. Czas polecieć do wieży ciśnień, która jest tutaj. No, warto chyba byłoby ją ogarnąć. Gdzie ten pojemnik z inhibitorami? Aha. Wyżej niż myślałem. Czy chcę ten pojemnik zobaczyć, gdzie on może być? Okej, jakiś tutaj mamy bandziorów. Szlak. No i leżą. Szybko wyeliminowani. Gdzieś ten pojemnik z inhibitorami? Bądź gdzieś tutaj jest. Może on jest gdzieś. Gdzie on jest, nie? Ciekawostka. Ale jest ciemno teraz na poranku, nie? Strasznie ciemno. Bądź ci bandziory. Znam ci, czy ma cokolwiek związanego z tym. Z tymi bandziorami w tej wieży ciśnień, czy to po prostu są losowi bandziorzy, nie? Może to są rzeczywiście ludzie tego. Jeff Joe? Czy jak to tam było? No i leżą. Nie, ratunku! Dawaj mi pałę. Ła, obrywam od nich. Jezu, i tu jest ich dużo. Problemy małe. Dobra, uleczę się, żeby nie paść. Leżą. Całe szczęście. Dobra, nie wiem, gdzie jest ten pojemnik z inhibitorami tak naprawdę. Trzeba będzie go gdzieś kiedyś znaleźć. Ja póki co chciałbym się dostać do tej wieży. I może wymienić tą broń, która ma jeden trwałości. Wezmę sobie ją, zużyję, pozwolicie, ok? Na tym zombiaku. Bo już mi się nie przyda. Dużo was tu jest, ale mi się nie chce z wami walczyć. Wezmę sobie jakąś nową siekaczkę. Może być w sumie to ten topór, czemu nie? I czy ja mogę sobie w sumie to ulepszyć sobie, nie? O, mam nawet jakieś dwa ulepszenia. Mam tu jeszcze jakiś płomień, który co on daje? Obrażenie od żywiołów na sekundę 10. Czas na obrowienia. Aha, modyfikacje. Wyładuje się z czasem, aktywuje się za pomocą lewy plus prawy, gdy będzie gotowa. Co 180 sekund? Mogę mu to zaaplikować. Wiecie co? Chcę to sprawdzić, jak to działa, bo w sumie nigdy nie miałem broni o takich możliwościach. Tak więc to jest jakieś drogie. Niespecjalnie. Dobra, weźmiemy sobie to. Cyk, ustawimy i zobaczymy sobie, jak to działa, jak to funkcjonuje. Póki co mamy siekierkę. Ciekawe, czy ja mógłbym się dostać parkurować. Znaczy parkurem właśnie. Póki co się dostajemy po prostu przez drzwi. Sophie, Jack i Joe są w wieży, chcą ją wysadzić. Chryste. Jeśli to zrobią, stracimy źródło wody. Szybko, Aiden. Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki. Sobiutko. Dobra, sobie tu przeszukam. Bo to są ważne przedmiociki. To znaczy biżuteria bransoleta niespecjalnie, ale tak samo jak ta maczeta skąpca, ale...
ale niektóre rzeczy są ważne. Coś tutaj mamy? Jakieś ładunki do rozbrojenia jeszcze? To już nic nie ma za bardzo. Dobra. How to get up there? O, będzie jednak parkurowanko, dobrze. Jednak będziemy mieli parkour. Tędy wskoczę? Oczywiście, że wskoczę. Tędy się nie dostanę. O, mogę sobie drabinę zrzucić? Mogę. Czemu nie? Nie, tutaj nie doskoczę. O! Rozbrajamy. Ale co za psychopaci, kurde, bo co, rozumiem, że w związku z faktem, że przegrywali, tak? Że widzieli, że nie mają szans po prostu tutaj tego wygrać starcia i że nie mają szans jakby obronić swojej wieży ciśniej, to stwierdzili, że ją zniszczą, tak? Taka jest ich taktyka. No, nie wyjdziemy stąd żywi. Nikt nie wyjdzie. Oddaj mi detonator. Nie. Mieliśmy tylko pobierać osób. Zbierać pieniądze. Jack, oddaj go. Tu jest inhibitor. Dostaną, co na to zasłużyli. Powzdychają. Tutaj to jest. Tak, ostrzegam cię. Gotowe. Woda jest bezpieczna. Weźmiemy sobie jeszcze inhibitor od razu. Dwa inhibitory aż? O, nice. Jak chciałem dostać do tych patafianów tam na górze, chyba tędy. Zastanawiam się, czy jakby w to strzelił, to by wszystko eksplodowało. Prawdopodobnie tak. To jeżeli tu ma być jakaś bitka, to w sumie mogę ich zaciągnąć tutaj i po prostu ich wysadzić. O, tu jest jakaś gaśnica. Nie wiem, czy ja mogę to wziąć. Ja chyba najwyżej rozwalić. Jednak się udało. Ja wiem, że tam było wejście, ale... Central Loop. Mówiliśmy, że tam jest chyba najwyższe miejsce na mapie, na którym tam jest zdecydowanie najwyższe. Mhm. Natomiast tutaj jesteśmy jeszcze wyżej niż właśnie w tym poprzedniej misji. I do tego dużo bliżej Central Loop. W związku z tym... Nie, ja się nie mogę doczekać, żeby tam się dostać. To Central Loop jest tak zawaliście. Zawaliste. Kozackie jest. Zrobię wam niezapomniany pokaz. Pewnie, że nas zajebią. Jak nie bazarianie, to... Nie zauważyli mnie? Dobra, to jest. Kiedy tylko stąd zejdziemy. Kurwa, przegraliśmy z tym. Ze wszystkimi nie damy rady walczyć. Jackie Joe, Jeffy Joe. Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Joe, ty dupku, nie chcę umierać. Hej, kto tam? Stój, albo wysadzimy te wieże. Przysięgam. Walcz, negocjuj. wiecie co, ja chyba bym ich zabił. No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. To koniec. Rozjeb ją. Nie wiem, boję się. Joe, czekaj. Ej, Joe, to nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież, co za różnica? Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć, zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam jebańcowi. Nikomu nie ufasz! Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barneyem. Raz byś mnie, kurwa, posłuchał. Dogadać się z Barneyem? Po co? Żeby go wypierdolić z bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się od espeków. Ostrzegaliśmy chujka, daliśmy mu szansę. Ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? Przed czym? No, że Lukas chce go dupnąć między innymi za broń. Szykowali na niego pułapkę od tygodni. A on, zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli Barney wiedział, że Lukas go ściga?
dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villador. A jak dla mnie, wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forsa, kryształy, to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry! To co, pielgrzymie, wyprowadzisz nas z miasta, czy nie? Uspokój się, Joe! Nie uspokoję się, kurwa mać! Wyprowadź nas z miasta, do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. A mogę im w ogóle pomóc? Nie, dla mnie takim psychopatom to ja bym nie pomagał. Nie targuję się z szantażystami i mordercami. Patrzcie go, jaki święty! Pielgrzym prawi nam kazania. Ty cholerny idioto. Zrób to, Jack, teraz! Żegnaj, bazarze! Co? Co się stało? Zabawki nie działają? To ty? Ty to zrobiłeś? Zapłacisz za to! Będzie boss fight? No nawet double boss fight, ała! No ma mało HP. Nie wiem, czy ja się zdążę uleczyć. Zdążyłem. Czeka cię długa droga. Powiesimy cię na tej wieży. No i pod siekierką, od razu test siekierki. Bo nie mam już staminy. Co mi się bardzo nie podoba. No i obrywasz, panie przyjacielu. Ała, obrywałem. Potężny ma ten atak. Ała, obrywałem. Nie uda mi się. No i zaraz będzie się martwi. Grzem teraz się jakoś nie dał im łatwo zakumulować. O, leży już. Nice. Nawet nie zauważyłem, że już pasek czemu się skończył. Dobra, z jednym to już będzie łatwiutko. Dobra, tylko że mi się stamina skończyła. No, dawaj, byczku. To jest moja nowa taktyka, zabijać bossa kopniakami. Tak, żeby było jak najbardziej upokarzająco. No i proszę bardzo. Nagranie. Co to mamy za nagranie? Nagranie... turystki Villador, Horse Show. To najstarsza część miasta. Niektóre budowle powstały jeszcze w XV wieku. Nazwa dzielnicy wzięła się od kształtu murów, które otaczały ją w wieku XVII. W dzielnicy mieści się również wieża ciśnień. Dawna dzwonnica stanowiąca część strażnicy. Jej wąskie, kręte uliczki noszą osobliwe nazwy, których pochodzenie zatarło się z upływem lat. Mieszczą się tu ostatnie warsztaty rzemieślnicze i sklepy z antykami. Relikty minionej epoki. W Horseshoe szukali inspiracji najwięksi z poetów, a ich dusze nadal unoszą się... Fajna broń. Chciałem sobie po prostu sprawdzić, jak ona wygląda. Całkiem fajna. Zabijamy parę zombiaków. Chociaż słaba, ale zabijamy, żeby fajnie wygląda. Spotkań zakochanych. Ja sama spotkałam się kiedyś z gościem z aplikacji randkowej, który twierdził, że jest 30-letnim trenerem delfinów. No i co teraz, Aiden? Mondralo, kto będzie rządził wodą?
Podział miasta! Kiedy przekażesz obiekt stróżom prawa lub ocaleńcom, przejmą kontrolę nad strefą wokół niego. Kiedy frakcja przyjmuje strefę, zaczyna budować w niej własne struktury. Stróże prawa instalują pułapki bojowe, a ocaleńcy pomoce parkurowe, które ułatwiają przemieszczanie się. Wiadomo, ja najbardziej lubię parkur, więc... No, im więcej obiektów przekażesz danej frakcji, tym silniejsza się staje i tym lepsze struktury może instalować. Aktualny stan podziału miasta można sprawdzić z poziomu menu mapy. Okej. Okay. Przekaż wieżę ciśnień, przekaż stróżom prawa, przekaż ocaleńcom. Okej, okay. Nagrody, samochody, pułapki. Aha, okej. Okay. I jeszcze jest jakieś włącz wodę w strefie. Nie wiem, co robi to włącz wodę w strefie. SPC umieszczają samochody, pułapki we wszystkich kontrolowanych przez siebie strefach. Aha, to jest to samo po prostu, że będę miał strefę. Tak, czyli tutaj mamy właśnie te samochody, pułapki, pierwsza rzecz, tak? Potem mamy jakieś pułapki elektryczne, zestaw z kuszą, latarnie z młotowami, aha. Pułapki wahadłowe, o to jest kozackie w sumie. Pułapki UV, o to jest bardzo przydatne. W nocy to rzeczywiście się bardzo może przydać. Natomiast ocaleńcy dadzą nam tyrolki, znacząco przyspieszają pokonywanie terenu, zapewniając dodatkowe sposoby przemieszczania się po danej strefie. No dobra, to jest akurat kozackie, te tyrolki to bardzo im się przydały. Potem będziemy mieli poduszki lunchpadowe, poduszki amortyzujące, ożywienie przez ocaleńców. Kiedy polegniesz w strefie ocaleńców, jeden z nich ożywi cię w pobliżu miejsca, w którym do tego doszło, okej. Okay. Szyby wentylacyjne. Okej, mobilność paralotnią, to się przyda w przyszłości. Skakać jeszcze wyżej. Dobra, no ocaleńcom z dwóch powodów. Po pierwsze, bo obiecaliśmy, a po drugie, te rolki brzmią fajnie. Tak więc... aha, i tutaj mamy włącz wodę w strefie. Aby zyskać dostęp do darmowych źródeł wody w danej strefie. Co to mnie leczy? Możliwe, że tak. No to cóż, w takim razie przekazujemy wieżę ciśnień ocaleńcom. A tu możemy nawet sobie podglążyć, jak ona będzie wyglądała, tak? Do kogo będzie należeć i jak będzie wyglądała wtedy. Ocaleńcom przekazujemy. Cóż, moja moralność jest raczej wysoka. Odblokujesz poziom przybliżenia podziału miasta. Wciśniemy, wyświetliśmy mapę. Jak to działa? Aha, tak to działa! Czyli teraz daliśmy horseshoe, należy... Czy ja mogę przemieszczać się po tej mapie? Halo? Czemu ja nie mogę ten... Aha, pokazuje obecny stan stref miasta, zarówno tych neutralnych, jak i kontrolowanych przez stróżów prawa lub ocaleńców. Możesz tu znaleźć miejskie nagrody, które otrzymasz za przekazywanie stref frakcji. Aby przekazać strefę, musisz odkryć jej obiekt wieżą ciśnień lub stację elektryczną. Okej. Okay. Czyli tak to działa. Czyli teraz to działa na takiej zasadzie, że jeżeli na strefie... Okej, okay, możemy oddalać mapę dalej teraz aż do central loop. Oczywiście do central loop jeszcze nie dostaniemy się. Ale możemy już oddalać mapę na teren central loop. Czyli działa to na takiej zasadzie, że jeżeli na danej strefie, bo na początku gry Trinity było ocaleńców, Aquarian było Peacekeeperów i nic więcej. Natomiast teraz, a to było ziemia niczyja, to i to. Natomiast teraz możemy sobie, przypisaliśmy sobie tę wieżę ciśnień do ocaleńców i całe horseshoe należy do ocaleńców. Hakon. Gdzie jesteś do cholery? Barney wiedział, że Lucas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lukasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu Tango. Upewnię się, że jest tam bezpiecznie. Chcę się oczywiście wdrapać na sam szczyt. No nie spadaj, błagam teraz, Aiden. Flaga. So that's the old villador. I to, co chciałem jeszcze sprawdzić, to czy teraz te wszystkie wiatraki, które przekazaliśmy, na przykład ten wiatrak, nie? Który przekazaliśmy tutaj, on stał się teraz chyba też placówką ocaleńców, nie? Bo on wcześniej był niczyj, a teraz jest placówką ocaleńców, czyli tak to działa.
A na tam, gdzie jest ten cały, jak się nazywa ta strefa, to się nazywa... to się nazywa Huntfield. Na Huntfield cały czas wiatraki są niczyje. Tak to działa. No spoko. No spoko. Co ja mogę powiedzieć? No i że ślicznie tutaj. Naprawdę, widok na Central Loop robi ogromne wrażenie. Nie mogę się już doczekać, aż tam wejdziemy. No i tak wygląda aktualny podział miasta z naszej strony. Już gra tak sugeruje, że prawdopodobnie będziemy raczej ocaleńców wspierać przede wszystkim. A niekoniecznie stróżów prawa. Gra raczej do tego nakłania. Poszukaj dowodów w kryjówce Barneya. Moi drodzy, tym zajmiemy się już w następnym filmie. Wieża ciśnień odblokowana. Co się dzieje dziwnego z tą flagą? Coś bardzo dziwnego dzieje się z jej cieniowaniem. Oj, bardzo dziwnego. Do usłyszenia w następnych materiałach i właśnie w następnym filmie zajmiemy się zakończeniem sprawy z Barneyem. Mam nadzieję, że już ją zakończymy, bo Barney powoli zaczyna mnie irytować. Do zobaczenia w następnych materiałach. Do zobaczenia. Czekajcie, bo ja chciałem znaleźć fajne miejsce, na które mogłem spadać. Ja chcę spadać. Tak, chcę skoczyć na koniec filmu. Tylko nie wiem, tam jest, tam mógłbym chyba doskoczyć, chyba. Tam jest tyrolka, to może z tyrolki? Gdzie ja mógłbym doskoczyć stąd? Dzieciaki nie dostaną dziś kolacji. Znowu. Nie wiem. Może na samochód po prostu? To niezbyt bezpieczne, ale okej. Możesz przeszukać rzeczy. Teraz jest tam pusto. Cześć.